przedsiębiorcą, który tutaj leży już na ziemi. Przedsiębiorca nie jest w stanie prowadzić swojej działalności pod ciężarem podatków, regulacji i ograniczeń koncesji i zezwoleń. ZUS, koncesje, CIT, PIT, VAT, Sanepid, przepisy Unii Europejskiej, BHP, Urząd Kontroli Skarbowej, Prawo Pracy. To tylko niektóre przepisy, z którymi musi uporać się przedsiębiorca. Tak jeszcze na koniec chciałem przeczytać postulaty, z którymi się właśnie wyszliśmy na to nasze dzisiejsze zgromadzenie. To przede wszystkim jest tak, radykalne uproszczenie i obniżka podatków. Wyślij podatku dochodowego PIT i CIT, obniżenie akcyzy do granic dopuszczalnej przez Unię Europejską, uproszczenie procedur oraz likwidacji większości pozwoleń, licencji i koncesji. I teraz kończąc, chciałem, żeby nasz anioł nowej prawicy symbolicznie zniszczył wieżę, ścianę, która została stworzona przez diabła z Urzędu Skarbowego. I właśnie aniele nowej prawicy zniszcz to. Przyjdź, zniszcz to. No i obiecujemy, że w październiku przyszłego roku, po wyborach parlamentarnych, mając reprezentację w Sejmie, mam nadzieję, że dużą, przynajmniej 80 posłów. Kogo diabła, idź diable. Do piekła, u diabła. Nie ma. No. Także tak jak mówię, za rok parlamentarne wybory, zachęcamy do pójścia i głosowania na nas. Na pewno zaskutkuje to tym, co mówię przed chwilą zasymbolizowaliśmy. Dziękuję, oddaję głos koledze Mariuszowi. Początek odczytam oświadczenie prezesa Kongresu Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego. Przedsiębiorczość to naturalna cecha człowieka. Tylko leni nie są przedsiębiorczy. Tym, co zabija przedsiębiorczość, jest państwo, politycy, tworzone przez nich ustawy, wykonujący je urzędnicy. Wykwitła przedsiębiorczość, potrzebne jest silne państwo, nie bojące się powiedzieć nie socjalistom i populistom. Tymczasem w krajach okupowanych przez Unię Europejską trwa stagnacja. Prognozy są coraz gorsze. To nie jest kryzys, to jest rezultat. Rezultat rządów ciemniaków z Brukseli. Nawet umiarkowana propozycja zmian zawarta w tzw. strategii lizbońskiej nie została przez eurokratów przyjęta. W liberalnej Unii Europejskiej nie jest możliwe nawet przyjęcie ustawy Wilczka. Za komuny było to możliwe. Dzień dobry Państwu. Chciałem dosłownie kilka słów w imieniu libertarian. Nie jest tak, że żyjemy po to, aby pracować, tylko odwrotnie. Pracujemy po to, aby żyć, ale żeby można było zapracować na to godne życie, żeby można było realizować swoje cele, swoje marzenia, to jednym z takich podstawowych sposobów na to jest praca chociażby w takim miejscu, w jakim się znajdujemy.